Okej, okay. Cześć, witajcie. Z tej strony Huśek, witajcie w kolejnym odcinku Huśboxa i tak jak obiecałem, następny odcinek z zabijania smoka. Jak widzicie, tych wieżyczek jest nieco więcej niż standardowo, a to wszystko przez to, że mamy tutaj właściwie tego moda. Więc postanowiłem, że najpierw go zabijemy może, a następnie zajmiemy się próbą pozyskania po prostu surowca. Jak widzicie, tych wieżyczek jest niestety multum, ale tak, on się z tego też może leczyć. Jest jakaś masakra, tutaj tego dawniej było mniej, tak mi się wydaje. Ajajaj. Więc cóż, muszę wszystko po prostu porozwalać. Jednocześnie muszę patrzeć, gdzie on tutaj lata. Właśnie na razie widzę, leczy z tamtych, ale tamte też mu rozwala, ale widzicie, z tych też pobiera sobie energię. O, jeszcze oberwał, bardzo dobrze. Ale co z tego, że oberwał, jak on tu się zaraz uleczy. Ale na szczęście nie na długo. Kurczę, nie spodziewałem się naprawdę, że aż tyle tego będzie. Kurde, jeszcze chybiłem. Wiecie, już smog jest uleczony. On sobie tam lata. Ła, jeszcze oberwałem, fuck. No patrzcie, ile tego on tu ma. Jakaś paranoja. No już myślałem, że coś się nie będzie ładować. On sobie na razie tam lata, dobra. Ja mu to i tak to muszę wszystko zniszczyć. Dopiero zabiorę się za niego. A w sumie ten mój łuk daje dosyć sporo obrażenia, więc myślę, że w miarę szybko się z nim rozprawimy. No ale jak widzicie, jest znacznie trudniej. Bo jest tego trochę do rozwalenia. Standardowo nie wiem, ile jest tych wieżyczek. Chyba te są te większe, to są te standardowe. A te... A jeszcze tutaj koło mnie leciał teraz. Dobra. No już nieco mu ich rozwaliłem. Bardzo mnie to cieszy. I kolejna. Chybiłem. Okej, okay. Widzę, że jak mu się ładuje z danej wieżyczki i mu się rozwali, to dostaje jakieś tam obrażenia, czyli tak by był połączony duchowo z tą swoją wieżą. Dostał jeszcze oberwał teraz. No jest tego trochę. I jeszcze tam mamy te większe. I znowu oberwał. Ale spoko, myślę, że jak już tego się pozbędziemy, to poleci znacznie szybciej. Dobra. Stąd mamy chyba wszystkie. Czas jeszcze na to. Patrzcie, ile jest tych jeszcze. Dobra. Zaraz smoku się rozprawimy. Dobrze, że mam jetpack i mogę sobie też polatać, bo jeżeli tutaj przychodzą bez jetpacka i strącając wszystkie te, to byłaby jakaś masakra. Istna masakra wtedy.
Pyk. 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 Że tyle dobrze, że jednak ten jetpack jest. On mi się co chwilę tutaj pojawia. O! Aj, nie trafiłem. Kurde, drugi raz nie trafiłem. Ach, ten mój zezok. O, jeszcze trafiłem w niego. Dobra, i skończyło mu się ładowanie. A masz. No, powiem ci, smoczku, że zaraz ci się skończy dobre. Już mi niedużo zostało. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. I sobie nieco inaczej pogadamy. Koniec, smoku. Gdzie jest? Co jest? Wystraszył się i poleciał do domku? Jest. Chodź, 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 walcz, jak na smoka przystało. Dobrze, oberwał. Też oberwał. Ja oberwałem, ale on też znowu oberwał. I znowu oberwał. I znowu oberwał. Co, skrzydełka bolą? Będą boleć, a będę je wkładał do piekarnika. W ekstra smoczej panierce. Aj kurde, patrz jak się wymigał. I znowu piękny, pięknie się mu siadło. I znowu pięknie ładnie siadło. I znowu ładnie siadło. Nie spodziewałeś się, że ktoś też mógł latać jak ty. Ładnie siadło. I znowu nie siadło. I siadło. A szczerze myślałem, że na smoka ten enchant będzie nieco lepszy, ale nawet i tak nam to idzie. Dobra, niedługo zdechniesz. Zdechniesz. Jak na Wawelu. Co prawda owcy mu nie mam, nie mam jak podrzucić, ale... Pięknie dostał w łeb. Dobrze. Po 7 życia odejmujemy mu? Dobra, już mu się powoli kończy. Dzień smoczej dobroci. Pacnął mnie. No chodź, 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 chodź. Dobrze. Okej. Nie siadło mu. No chodź, już nie zawijaj takich zawijasków, bo i tak ci to nic nie da. Pięknie usiadło i teraz ostatni decydujący strzał. Teraz. Puf. Ja wziąłem sobie serce. Holy fuck. Czy ja mogę sobie tu na chwilkę włączyć peaceful? O właśnie. Żebym sobie to na spokojnie, wiecie, wzbierał.
Ale będę miał expa z niego. Ty, ale dobra, dostaliśmy coś takiego jak Draconium Dust. Drakonik. Okej, mamy coś takiego. Draconium Ore. A w ogóle widzicie gdzieś takie złoże? A jest. Aha, i z tego dostajemy Draconium Dust, a nie Draconium Ore. Aha, po przepaleniu dostajemy tego, dostajemy jedną sztabkę. Aha, okej. Kminie, Paimae. Dobra. A to co to jest? To sprawdźmy ten. Czekajcie, ja się też nie będę tak coś oddalał. Obawiam się, że może być, słuchajcie, mały problem z tym Digital Minerem, bo tutaj tak naprawdę nie mam jakoś specjalnie tego, wiecie, dużo, nie? Ore, dobra, ore. Ore pole. O, a tu jest tylko 35 do wymajnowania. Tak, pytanie na jakiej to Silk Touchem. Aha, Silk Touchem będziemy kopać ten Draconium Orb w takiej formie. Kminie. A to sobie taka forma nas nie rajcuje, bo tak czy siak dostaniemy tyle samo. Dobra, czyli to się musi tutaj wykopać. Słuchajcie, to sobie zrobię w takim wypadku. A jeszcze tu jest ten. Jajko smoka. A czy mi będzie potrzebne jajko smoka? Z czego jajka może... Macie tam coś wykluć, czy nie? Egg. Nie wiem, czy właśnie będzie tam to jajko potrzebne. A pieprzyć to jajko. Chyba, że będę mógł je zbić. Ale pewnie nie. Co złego? To nie ja. A nie, dobra. To był tylko, wiecie, taki plan, żeby... Bo stwierdziłem, po co mi to jajko. Dajmy sobie tutaj portol. Portol. Dobra. Ale tak mi się tego wykopuje. Dragon Heart. Ale wiecie, na czym się zastanawiam? Jak sobie wykonać tą Avacet Draconium Ingot Avacnet. Czekajcie, zobacz sobie, póki mi się wykopuje. Wachtę Draconium Ingot. Pierowie. Okej, wykopało wsio. Oddalmy się może jakiś tam kawałeczek. Może na tą wyspę tutaj, o. Takie coś wystające. Zobaczmy, ile tutaj będzie możliwe do wykopania. Au.
19. Ale tak w międzyczasie sobie jeszcze lukam, słuchajcie, na ten. Czekaj, Draconium Ingot Infused with the Heart of Dragon. Draconium Ingot, Draconium Ingot, aha. Z infuzją. Z tego serca, okej. Draconic Reactor. Patrzę sobie na wiki tutaj. Ale to samo. Niewiele mi to mówi. Ale spoko, będziecie mi jak coś tutaj ten Draconic Reactor. Ja tam jest coś takiego Reactor? Reactor. Draconic Evolution Reactor Stabilizer. No coś z reaktorem jakimś tam jest. Będziemy kminić, słuchajcie. Draconic Reactor Core. Ale dobra, z tego nie możemy zrobić, bo tutaj mam już ingot, nie? Więc tutaj teoretycznie. O, a może coś takiego? Będziemy widzieć, dojdziemy i do tego. To w ogóle ma MC? Nie ma MC, więc jest ten minus. Dobra, żeby się tu jeszcze przenieść w jakieś inne miejsce. A może tutaj? Zobaczmy, czy tutaj w ogóle mamy coś do wykopania. 16 sztuk. Tak w miarę, że to jakoś kopię. Widzę, że są upgrade'y, więc na, pewnie na prędkość. A czy... Czy na zasięg jest tutaj jakieś coś? Tak, żeby, wiecie, zwiększyć może jakoś zasięg tego? Pytanie do znawców, pytanie do ekspertów. No i rzeczywiście, jeżeli macie możliwość, to dajcie mi też znać, jak faktycznie pozyskać ten Draconic Ingot, tak? Draconic? Draconium? Awakened Draconium Ingot. Jeżeli będziecie mieć jakieś, no, tipy, to miło będzie poczytać w komentarzu. Rzecz jasna. Okej, okay, jeszcze jedno. No trzeba dodać do tego faktycznie speeda, tego upgrade'a, żeby to jednak kopało szybciej, bo no prędkością to nie powala, nie? Ale pewnie jak tu już damy, to też będziemy mieć coś do wykopania, nie? 9 cały sztuk. Ja myślę, że 3 staki mi wystarczą. Poczekajcie, żeby tutaj wrócić, to będę musiał się znowu tam walność do tego, do portalu tamtego, nie? Kurde, nie wiem, mogę sobie zaznaczyć tam ten portal. Tą twierdzę. Niedobrze. Senses Magical Crops. Okej. Kurde, pasowałoby nam, słuchajcie, zapełnić ten... To widocznie ma mega, mega mały zasięg, bo przecież tam postawiono, to już co nie wykopało. O, ja pierdykam. Ile mam? 63, jeszcze jedną sztukę, jeżeli gdzieś znajdę po drodze, o, nawet dwie i jestem uradowany. O, nawet więcej się posypało, posypało się nawet 3 sztuki więcej, czyli jakbym to powiedział, posypało się jak z zielonego żuka. Opatrzcie, jajeczko tutaj jest. Ale kurde, przyda mi się to jajko do czegoś.
blob. Ja bym sobie zebrał, wiecie, jakimś pistonem, nie, czy coś, ale... Z drugiej strony, czy ja te jajko potrzebuję? Może będzie jajecznica. Dobra. Mach. Słuchajcie, skończyłem Minecrafta. Koniec serii. Żartowałem. Okej. Okay. Jestem sobie w domku. Leje. Pogoda z... buby. Dobra, zabiłem po raz kolejny smoka. Jest dzień już. Piękny nastał nowy dzień. Posłuchaj, to wrzucić do smeltingu. Czyli do pieca, do przypalania. Zrobimy sobie, słuchajcie. Jest, nie musi być, znowu mi to przelatuje jak przez tego. Tutaj też. Co jest, kurde, z tej... Czemu mi to... Czemu mi to właśnie tak często przelatuje? Jakoś tak dziwnie. Takiej torpedy tutaj dostaje. Nie? Szybko, 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 szybko. Czy ten piec w ogóle nie nadąża na przed... No ludzie. To coś tu będę sobie musiał przestawić. Tutaj patrzcie, tutaj nagle. Ale patrz, pomarańczowe, pomarańczowe, pomarańczowe. Ale pewnie nie bierze wtedy stąd, nie? Pulwa, 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 zaur. A właśnie. Dobra, ja sobie to później poustawiam, kurde, nie... Nie martwcie się o to. Spokojnie. Ja to ustawię. I takie rzeczy się ustawiało. O, tu też przeleciało jak przez kaczkę przysłowiową. Dobra. Ale to... To serce... Ze smoka to tylko jedno takie jakieś do czegoś. Tylko czy mogę mi to pokazać, jak to się kurde robi, nie? Dislaktor, papa. Co to jest? Pedestal. Better control. Ty, może sobie zrobimy to. To by było dobre, powiem wam szczerze. Nawet widziałem, jak to działa. Generator. Netherbrick, ale... Mob grinder. Sundel to też by było dobre. Jajko mi się tutaj przyda. Szlak. Mogę je zabrać. Holender, no. Ale tak to jest. Energy infuser? What the? No powiem wam, że trochę tych rzeczy tutaj jest. Ja sobie w ogóle to będę musiał wszystko obejrzeć na tym, na jakimś poradniku jeszcze. Ale oczywiście tipy od was również byłyby mega wskazane. Będę miał trochę tych sztabek, więc no... Ja sobie, widzicie, zrobiłem sobie ten bomb, zrobiłem takiego 2 maja i dam jej tą amunicję, wiecie, jak będzie musiała na coś na... nafundalać, to... to będziemy sobie tak radzić. Okej, stąd już będziemy... Przepalę sobie, słuchajcie, wszystko i... I będziemy powoli kończyć dzisiejszy odcinek sobotni.
Co prawda na live'ie będę musiał pokazać coś innego, bo wtedy żebyśmy... Ja tam sobie dam radę, damy radę, damy radę. 5 jeszcze sztabek. Ale to sobie te Magical Cropsy to trzeba będzie ogarnąć. Ale tu jest tyle rzeczy do ogarnięcia. A ktoś się mnie ostatnio pytał, Husie, kiedy będzie nowy sezon, albo czy masz zamiar skończyć z Minecraftem? Jak można skończyć, jak tutaj widzicie, ile rzeczy jest do zrobienia. Tyle rzeczy. Ty, ale coś mi tutaj... Już miałem raz, dwa... Miałem trzy staki plus trzy. O, plus cztery? A może plus cztery. Dobra, słuchajcie ludzie, no nic. To sobie na razie powrzucam tutaj. Kończymy na dzisiaj dzisiejszy odcinek. Widzimy się oczywiście standardowo w kolejnym odcineczku. Jak wam się oczywiście odcinek podobał, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, komentarz do nas, subnijcie kanał. I co być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, to wiecie co robić. No, udostępnijcie dalej. Subnijcie kanał, co byście tutaj mówię na bieżąco, bo już, a to już mówiłem. Subnijcie kanał, subnijcie, tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie. Udostępnijcie filmik, tak. Zapodajcie znajomym na Facebooku, tak. I łyknijcie sobie czarnej wody, tak. I czcijcie jelonka, do tego co tutaj jest. Nazwijmy go Zbigniew Wodecki. Nie żyje. Dobra, okej. Dzięki wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ale ja jeszcze w międzyczasie, słuchajcie, muszę iść zrobić pewną ważną rzecz, o której zapomniałem. I tak się właśnie miałem z wami żegnać. I jakoś jeszcze się nie żegnam, bo jeszcze muszę tutaj wstąpić. Zrobić siusiu. Ale to już będzie taka moja prywatna rzecz i tajemnica. Do zobaczenia. Trzymajcie się. I pa, pa. Adios.